Dzień dobry, nabieram głębszego oddechu, ale chyba Państwo się wcale temu nie dziwią. Piątek, więc myślimy już sobie o weekendzie i zabraliśmy Państwa w okolice tej przepięknej, nowej, wybudowanej w Opolu tężni, którą jutro oficjalnie otworzy miasto i będziemy mogli tutaj spędzić kilka wspaniałych godzin, relaksując się, odpoczywając, a jednocześnie biorąc udział w różnego rodzaju zabawach. To oczywiście doskonale znany obiekt, który swoimi tradycjami przecież sięga XVII-XVIII wieku. Ta tężnia kosztowała ponad 5,5 miliona złotych, ma długość ponad 31 metrów, szerokość ponad 4 metrów 20 centymetrów i prawie 8 metrów wysokości. No a powierzchnia ścian tarniny, wyobraźcie sobie Państwo, to ponad 305 metrów kwadratowych. No i to tutaj, właśnie w tym miejscu, już jutro, tak jak mówiłem, niesamowite atrakcje piknikowe z okazji otwarcia tężni solankowej. To ona ma nam dawać trochę więcej zdrowia, bo jak Państwo wiedzą, to medium solankowe, które jest wykorzystywane tutaj, to jest ta słynna solanka z Zabłocia, wydobywana z głęboko położonych złóż wód leczniczo-jodowych, jodowo-bromowych. No i zawiera takie minerały jak jod, potas, wapń, magnez oraz cenne mikroelementy. To tutaj w sobotę będą gry, zabawy, będą atrakcje. No i od godziny 12 już teraz Państwu dzisiaj o poranku zapowiadam, spotykamy się tutaj. Tutaj nasze stanowisko Czasu na Opole również będzie umieszczone. Taki wspaniały, wielki, duży namiot, a w nim, uwaga, możliwość spróbowania swoich sił jako dziennikarz. Jeśli Państwo będą chcieli wykonać jakąś dziennikarską formę, to my w nagrodę Państwu przekażemy piękną, zieloną roślinkę, którą zabiorą Państwo do domu. Więc to na pewno atrakcja dla tych, którzy będą chcieli z nami tutaj pobawić. Natomiast oprócz tego, co będzie się działo jutro. Dzisiaj na przykład, jak Państwo jeszcze chcą sobie posiedzieć na przykład w miejscu zakrytym, to Miejska Biblioteka Publiczna zachęca do gier planszowych, to od godziny 17. No a jutro, jak się skończy ten piknik tutaj, do godziny 15, od godziny 15 będzie można między innymi wybrać się na mecz piłkarski opolskiej Odry z GKS-em Tychy w Opolu na Oleskiej. No a w niedzielę z kolei, skoro już o sporcie mowa, to można przesiąść się na rower, udać się po raz pierwszy w tym roku. Fundacja Na Kole organizuje słynną rowerową niedzielę. Przejazd wzdłuż Odry, dobrych kilkanaście kilometrów na rowerze. A skoro o dwóch kółkach mowa, to na stadionie żużlowym, jeśli tylko pogoda oczywiście pozwoli, mecz drugoligowców OK Betmetu Kolejarz z Unią Tarnów, to też o godzinie 15. Atrakcji zatem weekendowych nam zapewne nie zabraknie, ale pamiętajmy, głęboki oddech szykujmy na sobotę i spotykamy się tutaj przy solankowej tężni. Miłego weekendu!